Z pędzlem przez wieś Edyta Anyszka zmalowała na Mazowszu wyjątkową pracownię, która umożliwia terapię poprzez sztukę. Jedna z dziewczynek, która była na wózku inwalidzkim i za bardzo nie mogliśmy się porozumiewać za pomocą słów. Naszym głównym pomocnikiem był pędzel i farba. Jej oczy po prostu zyskiwały niesamowity blask, który zostawał z nią za każdym razem, kiedy przyjeżdżała, a u mnie został w pamięci. Niedziela, Polsat News, 16:30.